Cześć wszystkim, dzisiaj obiecane Q&A. Nie było filmów, bo wiadomo, święta i tak dalej. Ale dzisiaj poniedziałek, więc nagrywam dla was Q&A. Więc pierwsze pytanko, czy planuję nowe rasy w hodowli? Jako takich nowych nie, ale na wiosnę, tak jak mówiłam, zakupię samicę kalifornijską. Więc nowe rasy nie, ale nowy królik, może tak? Więc teraz drugie pytanie. Ile mam królików? No to na tą chwilę 14, łącznie z maluchami. Mogę wam jeszcze maluchy pokazać. Zobaczcie, jak hasają. Tutaj zmęczona mamusia. Ale na tą chwilę 14 jest Alfred. Alwinka z 10 maluchami. I tutaj dwie samiczki. Jedna czarna, a druga taka w plamki, tu ją widać. No więc trzecie pytanie. Ile mam lat i czy mam gospodarstwo? Ja najpierw odpowiem na to drugie. Gospodarstwo jako takie mam. Łącznie około 5 hektarów chyba. Ale nie wiem, czy to można nazwać gospodarstwem, coś tam wiadomo. I w tym pytaniu jeszcze było, ile mam lat? No to lat mam 13. Wiem, że niezadowalający wiek, ale no cóż, po prostu chciałem się z wami dzielić tym co lubię i widzę, że wam się to dość podoba, bo 49 subskrypcji osiągnąłem już. Więc będę nagrywał dla was dalej, skoro wam się to podoba. Więc następne pytanie, chyba czwarte. Czy będę budował nową klatkę dla królików? Ta ogólnie jest nowa, ale w najbliższym czasie będę robił chyba taką drugą. Ta była zrobiona w tym roku. Jakoś chyba z 4 miesiące temu. Zobaczcie, już jedzą maluszki. Nie wiem, czy będzie widać, ale już szamają maluchy. Więc będę musiał teraz więcej sypać do paśników. No więc jako taka klatka jest zrobiona. Jeszcze dam wam rady, bo jak widzicie, wyłożyłem to taką gumową wykładzinką. Bo jakby były same deski, to by to bardzo gniło i nie wiem, miałem taki gumolit, więc sobie takie coś położyłem. Następne pytanko. Co myślę o rozwinięciu się kanału, jakieś na przykład 30 subskrypcji, tak było napisane. No bardzo bym się z tego cieszył i do tego dążę, żeby tych subskrypcji jak najwięcej mieć. No bym był po prostu zadowolony z takiej liczby widzów. Dlaczego króliki, a nie inne zwierzęta? Nie wiem. Po prostu króliki, ja się zakochałem po prostu w królikach. Kiedyś, tak jak mówiłem, mój dziadek miał króliki, ale później była przerwa i tych królików już nie było. No i po prostu chciałem mieć królika, więc zaczęło się od takiego białego, którego już z nami nie ma. Zobaczcie, gdzie wlazła, albo wlazł. Nawet dwa. Ślę na czym skończyłem. Aha, miałem białego królika i one sobie żyły w tej klatce. Później dokupiłem tą samicę Alwinkę. No i później były maluchy. Było ich 6, więc już miałem 8 królików. To tak, jednego pamiętam, że sprzedałem. Jednego sprzedałem. 3 pamiętam, że zmarły na pomór niedawno. No i zostały 2 samiczki. No i teraz po urodzeniu tych 2 samiczek dokupiłem sobie Alfredzika. To jest rasowiec kalifornijski. No i też były maluchy, które właśnie tam żyją. Jest ich 10. Więc tak się zaczęło po prostu. No i to jeszcze jedno pytanko od tej samej komentatorki. Ile chcesz mieć najwięcej sztuk? Nie wiem. Na razie po prostu mam tyle, ile jest mi potrzebne. No bo teoretycznie te 2 minie są potrzebne, bo one nie będą szły na wykoty. Tylko tak jak mówiłem, na wiosnę kupuję kalifornijską, więc bardziej się będę skupiał teraz na hodowli kalifornijskich. Bo moim zdaniem te króliki są przepiękne. I w ogóle Alfred ma bardzo fajny charakter. Jest taki bardzo przyjazny i też ma uczucia, bo to widać, jak się otwiera klatkę, on przychodzi i chce być głaskany. No i co tu jeszcze było? Zapytanko do tego. A ile mam w stadzie podstawowym i ogólnie wszystkich razem? No to ile wszystkich razem, to już mówiłem.
4 dorosłe i 10 maluchów. Chyba dzisiaj mają 18 dni, czy coś takiego. Powiedzmy, że 20-dniowych. A w stadzie podstawowym w tej chwili mam 2 króliki, że tak powiem, a tamte sobie tak żyją, bo żyją. Ale podstawowe ogólnie 2, ale ogólnie dorosłych mam 4 i 10 maluchów. No i następne pytanko od hodowli królików. Ile chcesz mieć subskrybentów? No, subskrybentów nie mam jakiejś wymarzonej liczby. Na razie chcę osiągnąć około 100 do wakacji. Ale no, subskrypcji ogólnie jak najwięcej. Nie mam takiego ustalonego, że tyle chcę mieć i tyle. Tylko po prostu, żeby ich było jak najwięcej, nie? No bo, no, wolałbym, żeby było jak najwięcej, niż sobie ustalać jakieś liczby, że nie wiem, 100 albo ileś. Po prostu chcę jak najwięcej. Jeszcze wam mogę pokazać maluszki. No. O, te już wcinają siano, agentki. No i słodziaki. Nie mogę z nich. Patrzcie, jakie piękne. Siedzą w paśniczku. Słodziaki. Dobra, jeszcze było jedno pytanko, ale to w innym komentarzu. Znaczy w innym filmie, w tym poprzednim. Nie zwracajcie uwagi na hasło. A to poza tym ten telefon, ja mam dużo takich telefonów w domu, które leżą i potrzebowałem jakiegoś telefonu do Q&A. Ale Alwinka ma wygiętą nogę. Potrzebowałem jakiegoś do Q&A. No i wyszło, że wziąłem ten. Zobaczcie, krzamają. Słodziaki. Piękne są. O, jak skoczył na mamę. Dobra, idę po internet łapać, bo tutaj nie ma. I jak będę miał internet, to no. Chyba, że to pytanie, chyba je pamiętam. Wiem, że było, na jaką skalę je będę hodował. No nie wiem, na razie po prostu mam tyle. I tak jak mówiłem, planuję samice, a głównie je będę sprzedawał. I tam chyba jeszcze było, czy będę jeździł na wystawy. Na wystawy w najbliższym czasie raczej nie, bo no jedynie Alfred jest taki bardzo wystawowy. No bo wiadomo, Alwinka to jest taki normalny królik, żyjący sobie po prostu. No, a tutaj są mieszańce. Mogę wam pokazać. Chodź na tutaj, myszko. O, tutaj jest mieszaniec. Alfredzik, czyli kalifornijski, ze zwykłym hodowlanym. Ale piękności piękne są. Patrzcie, jaka mordka. Słodziaki. I tam chyba jeszcze było, czy będę je tatuował. Na tą chwilę nie, bo ta hodowla, tak jak mówiłem, nie jest jakaś strzeżona i tak dalej, tak jak są jakieś różne. Tylko po prostu je hoduję tak, o. Po prostu mam klatkę, jedzonko. Teraz się zmotywowałem, bo kiedyś piły z tych, z misek, a jadły też z takich misek, nawet tu jest na przykład takie coś. No i po prostu wysypywały i tak dalej, mi się to nie podobało. No bo jak mam hodować króliki, no to już porządnie, bez jakichś komplikacji i tak dalej. Więc najpierw kupiłem poidełka 600 ml na Shopee chyba, czy na Allegro. A te paśniki takie, chyba były K18 czy coś takiego, one są na futerkowe, ale ja kupiłem na Allegro. I powiem wam, że się niczym nie różnią, wyglądają tak samo. I tutaj dam wam radę, chyba że to przykręcacie. Ale ja nie przykręcam i wziąłem, najpierw to tak było przewieszone, ale one to zdejmowały i wysypywały, więc porobiłem dziury gwoździem. Przełożyłem drucik i teraz już tego nie ruszają, tylko jedzą. Więc też wam daję taką radę, bo one będą to wywalały. Jeszcze zajrzymy do gniazda. Chociaż tam to nie ma co zaglądać, bo takie gniazdo to już, o. Tutaj nie wiem skąd się taki wziął, bo obydwa króliczki były białe. Kalwinka jest takie kropeczki, ale też piękny. Zobaczcie. Słodziak. Mi tu nie wypadnie z gredzie, ty. Pokaż no się jeszcze tutaj, mycho. No pokaż się. Dobra, nie będę ich stresował, bo to też są zwierzęta. Nic nie widzicie, ale są. O, piękności. A tu mały agent już biega. Jeszcze poszukam, czy nie było żadnych pytań, ale wydaje mi się, że nie. Jakby ktoś, no, jakbym o czymś zapomniał, to niech ta osoba się przypomina w komentarzach, to w następnym filmie postaram się jeszcze odpowiedzieć.
i możecie mi dawać rady, co mogę nagrywać, bo nie będę wam cały czas nagrywał w kółko tego samego, czyli karmienie królików, pojenie królików i tak dalej. Mogę zrobić film ze sprzątania, ale to będzie krótkie, więc możecie mi dawać rady, co mogę nagrywać. A w tym filmie to będzie wszystko. Szczęśliwego nowego roku wam wszystkim. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!